Radio končit. Podjęte, jak reforma partnerstwa wschodniego, o którym, przyznam szczerze, dawno też nie słyszeliśmy, inicjatywa Trójmorza. Ja chciałem na początku jednak zapytać o to, jak pan postrzega dzisiaj rolę Grupy Wyszehradzkiej na tle Unii Europejskiej i obecność w tej grupie naszej ojczyzny? Nie ulega żadnym wątpliwościom, że ubiegły rok dostarczył wielu przewartościowań, zmian w polityce międzynarodowej. Przede wszystkim oczywiście decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu i formalnie już rozpoczęty proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Druga rzecz to oczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa i zmiany polityczne, no, chociażby do ostatniego tygodnia, różnego typu decyzje, teraz wizyta szefa dyplomacji amerykańskiej w Moskwie i tak dalej, i tak dalej. Tu widać, że się szykuje kolejna duża zmiana, jeśli chodzi o politykę globalną, i Polska musi się jakoś w tym odnaleźć, nie może trwać w tych kolejnach, które wypracowane były ponad 20 lat temu. One już są nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji. I kryzysy, na które Unia Europejska nie potrafi sobie jakoś odpowiedzieć, dać rozwiązania, to znaczy przede wszystkim kryzys emigracyjny. Imigranci, którzy przyjeżdżają z południa w sposób niekontrolowany ciągle. Unia Europejska tutaj przestała być jakimś decydującym aktorem. Każde państwo musi sobie radzić same, do czego przykładem chociażby Węgry, które poprzez swoją zdecydowaną postawę nieakceptowaną, przypomnijmy to, w Brukseli, jednak ochroniły swój kraj przed nielegalną imigracją i przy okazji wiele innych krajów, jak chociażby Austrię. Więc tutaj widać, że każdy po prostu musi sobie jakoś radzić sam. Unia Europejska interweniuje gdzie może, niekiedy, ale można postawić tezę, że również bez Unii Europejskiej, która teoretycznie nie istniała, to państwa i tak by się zorganizowały, żeby na przykład zablokować drogę właśnie bałkańską ze wschodu. Państwa same mogłyby współpracować z Turcją w tej sprawie. No ale oczywiście Unia Europejska jest w kryzysie. Nawet w takiej sytuacji oczywiście...
Ale cisza, Boże, jaka cisza, jak w grobie. Lepiej jest pójść do domu żałoby, proszę Państwa, niż do domu wesela, mówi Biblia. Bo w domu żałoby, proszę Państwa, jest przemyślenie, jest reakcja, akcja, interakcja. Zapraszamy. Tak. Także proszę Państwa, lepiej, żeby się nie narodził. Oczywiście to jest takie powiedzenie hiperboliczne dla przesady takiej. Proszę, parabolicznej przesady takie, porównawcze, że byłoby lepiej na takiej zasadzie, jak milion razy Ci mówiłam, abyś tego nie robił. 3:00 po 12:00 zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego, którego wiadomości przedstawi Piotr. Watykan. W wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc je na siebie, nasz grzech w przebaczenie, naszą śmierć w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie, wskazał dziś Ojciec Święty Franciszek. W cotygodniowej katechezie papież nawiązał do słów Chrystusa. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W tym kontekście Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to na sposób nasienia. Dodał, że Jezus żył miłością aż do końca, dając się złamać przez śmierć jak ziarno pod ziemią. I właśnie tam, w skrajnym punkcie swego uniżenia, który jest również najwznioślejszym punktem miłości, wzeszła nadzieja. Tak więc w wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc je na siebie, nasz grzech, przekształcił w przebaczenie, naszą śmierć przekształcił w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie. Oto dlaczego tam na krzyżu zrodziła się i zawsze się rodzi nasza nowa nadzieja. Oto dlaczego z Jezusem wszelkie nasze ciemności, grzechy przekształcone są w światło. Każda porażka, zwycięstwo, każde rozczarowanie przekształca się w nadzieję. Papież pozdrowił też pielgrzymów, zwracając się do Polaków. Ojciec Święty powiedział: Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Niech Triduum Paschalne będzie dla Was i dla Waszych bliskich czasem nadziei, która niesie wewnętrzny pokój i pragnienie uczestniczenia w chwalebnym życiu Chrystusa. Zatrzymajmy się przed Jego krzyżem i przed pustym grobem, aby przekonać się, że z Nim nic nie jest stracone. W Nim zawsze możemy mieć nadzieję. On jest naszą nadzieją. Z tym życzeniem serdecznie Wam błogosławię. Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja TRFM. Fragment audiencji można było wysłuchać też na antenie Radia Maryja. Rozpoczęła się doroczna odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. Wśród tematów są m.in. implementacja postanowień szczytu NATO, zmiany w systemie dowodzenia, a także pierwsze wnioski ze strategicznego przeglądu obronnego. Spotkanie w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego rozpoczęło się od uroczystego powitania prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Obecni są też m.in. szef MON-u Antoni Macierewicz, a także wiceministrowie oraz szefowie wojskowych służb specjalnych. Są też wszyscy najważniejsi generałowie, w tym gospodarz odprawy, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surawski. Podczas corocznej narady podsumowuje się realizację zadań z ubiegłego roku, a także określa priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące. Zasadnicza część spotkania odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi, poinformowała kancelaria prezydenta.
Nowe przepisy regulują też m.in. kwestie dostępu do dokumentacji medycznej. Do tej pory ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów będących w stanie terminalnym. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. W Warszawie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające oficerów zamordowanych w Katyniu, organizowane przez Komitet Katyński. Ma to związek z przypadającym jutro Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z uwagi na rozpoczynające się Triduum Paschalne, doroczne obchody przeniesione na dziś o 19 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie sprawowana będzie msza święta z udziałem asysty wojskowej, którą poprzedzi krótka uroczystość, mówi poseł Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Przed mszą świętą będzie także uroczystość nadania wyższego stopnia oficerskiego dla świętej pamięci Antoniego Wodyńskiego, pseudonim Odyniec, żołnierza wyklętego zamordowanego we Wrocławiu w 1946 roku. Awans odbierze jego brat, ksiądz kapelan major Wodyński. Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 1940 roku zgodnie z dekretem władz ZSRS podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 roku. NKWD zamordowało około 22 tysięcy obywateli polskich, w tym 15 tysięcy oficerów. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Zachmurzenie duże i deszcz wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg na termometrach od 8 do 10 stopni w rejonach podgórskich i na Podhalu od 5 do 7, na szczytach Beskidów od minus 3 do 0, a w partiach szczytowych Tatr około minus 6 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, zachodni. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Walka o kulturę i wartości chrześcijańskie na przykładzie Poznania. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gośćmi będą pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, a także radni miasta Poznania pani Lidia Dudziak i pan Mateusz Rozmiarek. Początek rozmów o godzinie 18.15 w telewizji Trwam, natomiast kontynuacja o 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. Jest 10 minut po godzinie 12. Zapraszamy na spotkania z Biblią. Ewangelia według świętego Łukasza. Świadectwo Jezusa o Janie. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze. Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego. Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach, ale coście wyszli zobaczyć? Proroka. Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam
mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam Wam, między narodzonymi z niewiasty nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Sąd Jezusa o współczesnych. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Właśnie. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. A nie tańczyliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Właśnie. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije, a wy mówicie, oto żarłok. I tak Mareczek mówi, wiesz, oto żarłok i pijak. Dlatego, że sam człowieka po pijaku przejechał, oczywiście, że śmiertelnie, bo zmarł w szpitalu, matka miała czworo dzieci. I potem mówi, że tu jesteś ty pijaczką, ty jesteś pijak, a o sobie nic nie mówi. Wiesz, nic nie... Ale po co on to w ogóle mówi? Przecież człowiek taki, który takie rzeczy robi, to mógłby nic nie mówić i lepiej by było. A on ten kij wkłada w mrowisko i po prostu ktoś, kto wie, no to to mówi właśnie, dlatego to trzeba powiedzieć. Były to spotkania z Biblią, w że są tacy Maria, ludzie, którzy państwo fragmentów z Ewangelii, zespół Downa, nie zespół Downa mają, są szurnięci, stuknięci, puknięci. Marek Prałat. I po prostu robią dymy takie, ale to całkiem niepotrzebnie. Bo nikt nie mówi, żeby, wiesz... I nikt go nie oskarża, że on jakimś tam mordercą jest, czy co. Ale po prostu sam jakby to chciał, żeby ludzie wiedzieli, żeby mówili, a przede wszystkim, żeby on sam był świadom tego wszystkiego. Radio Conchita. Także proszę być koniecznie z nami tutaj, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby. Takie niespodzianki, trochę ciszy, troszeczkę smutku. Prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zainaugurowali dziś doroczną odprawę kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. Wśród poruszonych tematów są m.in. implementacja postanowień szczytu NATO, zmiany w systemie dowodzenia oraz pierwsze wnioski ze strategicznego przeglądu obronnego. Spotkanie w centrum konferencyjnym Wojska Polskiego zaczęło się od uroczystego powitania prezydenta i zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. W swoim przemówieniu podkreślił on, że Polska swoje zobowiązania sojusznicze traktuje poważnie i życzyłaby sobie podobnego traktowania ze strony państw członków NATO. Naszym najważniejszym zadaniem jest budowanie silnego państwa. W tym silnym państwie armia sprawna, dobrze wyposażona, świetnie wyszkolona, posiadająca także niezbędne doświadczenie i przygotowanie zarówno do obrony granic Rzeczypospolitej, jak i do współdziałania sojuszniczego ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Ta współpraca oznacza relację dwustronną. My jesteśmy w NATO i w NATO realizujemy swoje zobowiązania, ale chcielibyśmy i życzymy sobie, aby także i Sojusz Północnoatlantycki traktował istotne dla nas sprawy w sposób poważny. Później głos zabrał szef MON-u Antoni Macierewicz, który zwrócił uwagę, że przed polskim wojskiem stoją nowe, ważne działania. My spełniamy swój obywatelski,
narodowy obowiązek przed następnym rokiem, przed którym piętrzą się nowe zadania, częściowo wynikające z tamtego, ale w dużym stopniu także związane z koniecznością spełnienia celu zasadniczego tego, by Armia Polska była zdolna do efektywnej, skutecznej, pełnej ochrony całego terytorium Rzeczpospolitej. W dzisiejszym spotkaniu biorą też udział wiceministrowie obrony narodowej, szefowie służb specjalnych oraz najważniejsi dowódcy, w tym gospodarz odprawy, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surabski. Podczas corocznej narady podsumowuje się realizację zadań z ubiegłego roku i określa priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące. Zasadnicza część spotkania odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Rozpisano konkurs, który ma wyłonić autorów projektów pomników smoleńskich. Organizatorem jest Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. Pierwszy pomnik miałby stanąć na placu pomiędzy dowództwem garnizonu warszawskiego a hotelem europejskim, a drugi na skwerze księdza Twardowskiego przy krakowskim przedmieściu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił dziś na konferencji prasowej, że już za rok dwa okazałe pomniki smoleńskie powinny zostać odsłonięte. Lider partii rządzącej tłumaczył też, dlaczego pomniki powinny powstać. No to jest, wydaje się, jasne. To była największa tragedia po 1945 roku i tragedia rzadko spotykana w dziejach innych narodów. To po pierwsze. A jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, to można powiedzieć tak. Był prezydentem Rzeczypospolitej, był prezydentem Warszawy, był ministrem sprawiedliwości, był szefem Najwyższej Izby Kontroli, był pierwszym zastępcą przewodniczącego Solidarności, był działaczem wolnych związków zawodowych, był działaczem Solidarności na różnych szczeblach. Od kilku lat trwają dyskusje na temat miejsca i formy upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w reprezentacyjnym miejscu stolicy. PiS oraz część rodzin ofiar katastrofy chcą, by pomnik smoleński stanął przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. Na te lokalizacje nie zgadzały się władze stolicy, opierając się na opinii stołecznego konserwatora zabytków. Ponad 15 miliardów złotych wydano na dostosowanie linii kolejowych do jazdy szybkich pociągów. To nie była korzystna inwestycja, jak napisał dziś jeden z dzienników. Na przejazdach, gdzie pendolino miało nabierać prędkości, nadal dochodzi do kolizji. Dla przykładu, tylko na odcinku 50 km centralnej magistrali kolejowej pociągi mogą obecnie jeździć z szybkością 200 km na godzinę. Natomiast na odnocy prowadzącej na Śląsk centralnej magistrali doszło do wszystkich trzech wypadków pendolino z udziałem samochodów. O przyczynę zapytaliśmy Leszka Miętka, przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Na liniach magistralnych typu centralna magistrala kolejowa, linia Warszawy do Gdyni, te prędkości nie są rozwijane 200 km na godzinę na wielu odcinkach z uwagi na to, że my mamy opóźnienia z montażem i oddaniem do użytku urządzeń ETCS. To są urządzenia bezpieczeństwa, które reagują na jakiekolwiek błędy maszynisty i mają wpływ na prowadzenie pociągu, a które są konieczne do wyższych prędkości. Natomiast na liniach, na których jeżdżą pendolino z mniejszymi prędkościami w kierunku chociażby Wrocławia i Opola i kolizje na przejazdach drogowych, no to główną przyczyną jest brak kultury korzystania z dróg i kultury przejazdu przez pojazdy drogowe. Do wszystkich wypadków z udziałem pendolino doszło na przejazdach kategorii C, czyli bez szlabanów, ale z sygnalizacją świetlną. Winę za każdą kolizję ponoszą kierowcy. Gazeta wskazuje, że wyeliminować błędy mogą wiadukty lub przejazd wyższej kategorii. Dlatego PKP PLK planuje budowę wiaduktów wzdłuż tras szybkich pociągów w latach 2007-2019. Na ten cel ma trafić około 400 milionów złotych. Sposób dokonania tego zamachu wskazuje, że był on dedykowany dla podróżujących zawodników, powiedział dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Odniósł się on do wczorajszego ataku bombowego w Dortmundzie. W pobliżu autokaru piłkarzy Borussii udających się na mecz doszło do eksplozji. Jeden z zawodników został poważnie poszkodowany i musiał przejść operację. Zdaniem policji był to celowy atak na piłkarza. Wskazuje na to znalezione pismo, którego autorzy przejmują odpowiedzialność za zamach. Doktor Wojciech Szewko podkreślił, że w przypadku ataku w Dortmundzie zastosowano inne metody niż te stosowane przez terrorystów powiązanych z tak zwanym państwem islamskim. Jest pewna pomysłowość w tym, dlatego ponieważ ktoś podwiesił ładunki, prawie że środek szyby autokaru. To był zamach ewidentnie dedykowany dla tej drużyny. Z drugiej
mamy cały ten modus operandi, to wszystko, co się składa na charakterystykę tego... Także Angela Merkel była gościnna i po tej ciszy takiej to opowiadamy Państwu. Była gościnna i ta gościna się tak w ten sposób skończyła. Przykrzy goście, bardzo przykrzy goście. Można powiedzieć, że to bardziej przypomina zamach dokonany w Polsce przez owego karnkobombera we Wrocławiu, a nie zamach dokonany przez organizację terrorystyczną. Niemiecka prokuratura prowadzi już śledztwo, atak zakwalifikowano jako próbę zabójstwa. Jak podają niemieckie media, znalezione pismo zawiera odniesienia do zamachu terrorystycznego na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie z grudnia ubiegłego roku. Jest w nim mowa m.in. o mordowaniu muzułmanów w tzw. państwie islamskim. W innym liście do ataku mają się przyznawać także działacze antyfaszystowskiej Antify. Dziś zachmurzenie duże i deszcz wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 8 do 10 stopni w rejonach podgórskich i na Podhalu od 5 do 7, a na szczytach Beskidów od minus 3 do 0, w partiach szczytowych Tatr około minus 6. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, zachodni. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja, więcej po aktualnościach dnia. Walka o kulturę i wartości chrześcijańskie na przykładzie Poznania. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gośćmi będą pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, a także radni miasta Poznania pani Lidia Dudziak i pan Mateusz Rozmiarek. Początek rozmów o godzinie 18.15 w telewizji Trwam, natomiast kontynuacja o 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, przeżywamy Wielki Tydzień poprzedzający święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przed nami Triduum Paschalne. W tym roku wspólną modlitwę transmitować będziemy dla Państwa z Torunia, Gdańska, Warszawy i oczywiście z Watykanu. I tak w Wielki Czwartek o godzinie 10 transmisja z katedry pod wezwaniem świętych Janów w Toruniu, mszy Krzyżma Świętego, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. A o godzinie 18 z Gdańskiej Katedry przeprowadzimy transmisję liturgii Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, metropolity gdańskiego. W Wielki Piątek z Katedry Wojska Polskiego w Warszawie transmisja liturgii Męki Pańskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Początek o 17, a o 21.15 połączymy się z rzymskim Koloseum, by tradycyjnie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Wielką Sobotę o 20.30 transmitować będziemy z Watykanu Wigilię Paschalną. Natomiast w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6 transmisja mszy świętej rezurekcyjnej z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. A o 10 uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek. Na jej zakończenie z centralnego balkonu Bazyliki Świętego Piotra Jego Świątobliwość udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi i wspólnie z wiernymi odmówił modlitwę Regina Celi. Transmisja również na naszej antenie. Mamy nadzieję, że ten czas paschalny i poranek Zmartwychwstania Pańskiego będziemy wspólnie przeżywać, do czego serdecznie Państwa zapraszamy. Łaski robi. Ale mogę być życzliwy. Zapraszamy Państwa na aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z chorem, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, Ojczyzna, honor, wiara, serca naszych nasz.
wieczorem. Na antenie Radia Maria bardzo serdecznie witamy pana Dariusza Sobkowa, który jest byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze. Panie ambasadorze, dzisiaj prezydent Andrzej Duda spotka się z szefami MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej i takie tematy między innymi mają zostać podjęte, jak reforma Partnerstwa Wschodniego, o którym, przyznam szczerze, dawno też nie słyszeliśmy, inicjatywa Trójmorza. Ja chciałem na początku jednak zapytać o to, jak pan postrzega dzisiaj rolę Grupy Wyszehradzkiej na tle Unii Europejskiej i obecność w tej grupie naszej ojczyzny. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że ubiegły rok dostarczył wielu przewartościowań, zmian w polityce międzynarodowej. Przede wszystkim oczywiście decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu i formalnie już rozpoczęty proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Druga rzecz to oczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa, zmiany polityczne, no, chociażby do ostatniego tygodnia, różnego typu decyzje, teraz wizyta szefa dyplomacji amerykańskiej w Moskwie i tak dalej, i tak dalej. Tu widać, że się szykuje kolejna duża zmiana, jeśli idzie o politykę globalną. I Polska musi się jakoś w tym odnaleźć, nie może trwać w tych kolejnach, które wypracowane były ponad 20 lat temu. One już są nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji. I kryzysy, na które Unia Europejska nie potrafi sobie jakoś odpowiedzieć, dać rozwiązania, to znaczy przede wszystkim kryzys emigracyjny. Imigranci, którzy przyjeżdżają z południa w sposób niekontrolowany ciągle. Unia Europejska tutaj przestała być jakimś decydującym aktorem. Każde państwo musi sobie radzić same, do czego przykładem chociażby Węgry, które poprzez swoją zdecydowaną postawę nieakceptowaną, przypomnijmy to w Brukseli, jednak ochroniły swój kraj przed nielegalną imigracją i przy okazji wiele innych krajów, jak chociażby Austrię. Więc tutaj widać, że każdy po prostu musi sobie jakoś radzić sam. Unia Europejska interweniuje gdzie może, niekiedy, ale można postawić tezę, że również bez Unii Europejskiej, która teoretycznie nie istniała, to państwa i tak by się zorganizowały, żeby na przykład zablokować drogę właśnie bałkańską ze wschodu. Państwa same mogłyby współpracować z Turcją w tej sprawie, no ale oczywiście Unia Europejska jest w kryzysie i nawet w takiej sytuacji oczywiście
Policja sprawdza, czy list nie był zostawiony celowo, aby zmylić trop faktycznych sprawców. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prawdopodobną przyczyną zawalenia się w sobotę kamienicy w Świebodzicach mógł być wybuch gazu. Wskazują na to wstępne wyniki sekcji zwłok jednej z ofiar. Na razie jest to hipoteza, podkreśla Tomasz Orepuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. U 59-latka dodatkowo stwierdzono obrażenia ciała w postaci rozległych oparzeń, co wskazuje na to, że znajdował się on najbliżej epicentrum zdarzenia ognia bądź do wybuchu. To potwierdza jeszcze bardziej tą hipotezę, że jednak doszło tam do wybuchu gazu. Dziś we Wrocławiu są przeprowadzane kolejne sekcje w katastrofie kamienicy, w której doszło w sobotę. Już jestem, już teraz wiem, dlaczego Oliwkowskiemu we Włocławku nie chcieli dać pieniędzy. Po prostu pełno pijaków i po co mają te pieniądze przepijać na wódkę? To trzeba, jak są wolne dni, na jedzonko, ale tu chcą jedzonko nie byle jakie i dużo wódki. Po co? Skoro nawet ten wasz ksiądz katolicki, rzymsko-łaciński, papieski, rzymski, mówi, żeby na komunię, na bierzmowanie, na chrzest nie chlać wódki, a jednak piją, proszę państwa. Także Oliwkowski tu się wybierał do Warszawy, ale no nie za bardzo te pieniądze, te kierowniczki chciały mu dać, ale chyba jutro będzie, zaraz się spytamy, czy na pewno. Za pół godziny ma się rozpocząć konferencja Społecznego Komitetu Budowy Pomników w Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej z 2010 roku z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz posła PiS Jacka Sasina. Konferencję będziemy dla państwa transmitować. Przypomnijmy, od kilku lat trwają dyskusje na temat miejsca i formy upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w reprezentacyjnym miejscu stolicy. PiS oraz część rodzin ofiar katastrofy chcą, by pomnik smoleński stanął przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. Na te lokalizacje nie zgadzały się władze stolicy, opierając się na opinii stołecznego konserwatora zabytków. Prognoza pogody. W całym kraju dziś pochmurno i deszczowo, jedynie na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 9 w centrum, do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11:35 porozmawiamy o podatkach. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Andrzej Marczak, Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Także dzisiaj już jest, proszę państwa, środa, jutro czwartek, dzień miły, dzień przyjemny. Proszę być z nami, pozostać z nami. I paczki będą, i kamery będą, firmy Google. I działo się będzie, akcja będzie, oj, będzie fajnie i bardzo ciekawie. Zapraszamy serdecznie, a buziaczki przesyłamy. A na koniec anakonda przyjdzie i wszystkich pożre, proszę państwa. Ta anakonda, tak, anakonda. Radio Conchita. Tak, Radio Conchita. A światło świekuj, Stanisław. Niespodzianki. Zdrowaś, Maryjo. Same niespodzianki. Ono funkcjonowało w różnych aspektach. Na tym fundamencie budujemy dobrą przyszłość. Najcenniejsze. Ale to ciekawe, bo wtedy powstało to się... Tutaj nie robi rzeczy, które są skandaliczne, czy też obrazoburstwo. Obrazoburstwo straszne, proszę pani. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata... W obecności kata, proszę pani. Błagalnie. Brat zabija brata. Taka piosenka jest. W obecności kata, gdy brat zabija brata. By w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. Podartym jenieckim płaszczu, martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią, krwią na wskroś przesiąkniętą.
martwych wstać nie mogła. By nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej hańby i największej podłości. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie. Bo nawet wiatr, choć był świadkiem, po świecie nie rozniesie. Radio Conchita. Mamy awizo z poczty, proszę Państwa, przyszło i zawsze jakaś rozprawa sądowa przed świętami musi być. To znaczy ta już teraz nie będzie przed świętami, jeżeli w ogóle to jest sprawa. Ale jak były święta Bożego Narodzenia, to miałyśmy sprawę o spadek. I okazuje się, że się pojawiła jakaś pani Marzanna Witek. No to przecież jeżeli jest jeszcze jako ta piąta woda po kisielu, ale w jakiejś tam linii rodowej, no bo on nie miał nikogo z rodziny. No to więc sąd się dowiedział to, co było, że Jaśko po prostu chodził po śmietnikach i nikogo nie chciał. Bo ten ktoś mu coś tam powiedział nie, że jakoś tak nie chciał mu pomóc, ta cała osoba. To on już po prostu nie chciał, że z nikim w ogóle się zadawać z rodziny, że ma, powiedział, jakąś tam piątą wodę po kisielu. Profesor Mieczysław Ryba, szczęść Boże, panie ma, profesorze. Ma. Szczęść Boże. Panie profesorze, dzisiaj 7 lat od ale Smańska, od, nie chciał korzystać i wolał chodzić po śmietnikach, także takie są rodziny, że nie da ci ojciec, nie da ci matka. I więc ja mówię do sądu, że chodził po śmietnikach, wybierał resztki i po prostu nie miał wcale pieniędzy. Jak miał na internet, jeszcze mu starczyło, to dobrze, a jak dzień później przysłali, to potem musiał 5 zł na przesył wysłać na te dodatki, na co też już nie miał Jaśko pieniędzy. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Jak wygląda Polska 7 lat po tym tragicznym zdarzeniu, którego przyczyny jeszcze nie są ustalone? Oczywiście cały ten problem czy tę rocznicę wieloaspektowo można rozpatrywać. Jedna rzecz to to, o czym ojciec mówi,
historii Polski, bo pamiętajmy o tym, że to jest też rocznica i była mordów katyńskich. Uruchomiono wówczas to takie środowisko, zdefiniowano je bardziej jako związane z ówczesnym skandalistą politycznym Januszem Palikotem, w sensie właśnie tej walki o krzyż, czy pewnych zachowań, byśmy powiedzieli, nielicujących z powagą śmierci, to znaczy zupełnie wyzutych z tej naszej tradycji, naszej kultury, że jeśli ktoś w ten sposób żałobę trzyma, to się tutaj nie robi rzeczy, które są skandaliczne, czy też obrazoburstwo, które też się pojawiało, o czym ojciec mówił, to jak gdyby też ilustruje jedną sprawę, że pozwolono na to dlatego, ażeby wokół tej katastrofy smoleńskiej nie gromadził się cały naród w pewnej jedności. Obawiano się jakichś konsekwencji politycznych, utraty władzy przez ówczesną koalicję, więc myślę, że to było stąd związane przyzwolenie. No po drugie, cały czas w Polsce i wtedy i teraz odbywa się coś w rodzaju wojny kulturowej. Musimy pamiętać, że to, co u ludzi religijnych, u katolików, u tych żyjących klasyczną kulturą europejską, to, co wywołuje powagę, jakieś głębokie przeżycia duchowe, jest praktycznie niezrozumiałe dla tych rewolucjonistów, dla których życie się redukuje do przyjemności i do czesności. I jeśli ludzie się mobilizują pod krzyżem, to jest ta kontrakcja. I ona nie tylko jest w Polsce. Niestety ona już coraz mocniej jest w wielu innych krajach. U nas się ujawnia oczywiście przy okazji tych smoleńskich kwestii, ale proszę zwrócić uwagę, jak się przyjdzie spór o aborcję, w jaki sposób obrazoburcze rzeczy się pojawiają w sztuce i tak dalej. I na tym tle to się też rozgrywa. To nie jest tylko taktyka, to jest spór o głęboko rozumianą kulturę, o stosunek do tradycji, o stosunek do człowieka, do jego godności, do śmierci i tak dalej. Natomiast oczywiście wokół tego wszedł ten spór polityczny i on równo szedł z tym problemem wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Wiemy o tym, że ta kwestia ciągle trwa. Ja bym zwrócił jednak uwagę, nie tyle zamach był czy nie był, bo to nie jest ani w moich kompetencjach, ani nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że jeśli chcemy rozliczyć katastrofę smoleńską, a o tym się teraz mówi, to trzeba przyjrzeć się wszystkim okolicznościom bez względu na to, jaka była jej bezpośrednia przyczyna. Ale wszystkie pośrednie rzeczy, typu organizacja lotu i rozdzielenie wizy. To jest problem, wydaje mi się, do zbadania i do rozstrzygnięcia bez wchodzenia w te emocje podniesione, zamach czy brak zamachu. Bo dziwna jakaś suma różnych samobójstw, różnych śmierci ludzi w jakikolwiek sposób, w sensie analiz czy świadków, którzy wówczas umierali. To jest absolutnie do wyjaśnienia bez względu na to, jaki będzie ostateczny werdykt. Był czas w Polsce, gdy powszechnie mówiło się o tajemniczym, seryjnym... Widzisz jaka cholera? Tak, słucham. Halo? Tak? Tak, dzień dobry. Nie ma, proszę pana, nie ma. On po ulicy szedł teraz Świętokrzyskiej, takiego rudego, na żebry ciągnął inwalidę, się nim opiekuje i chyba sam zwariował. I on miał ten telefon kiedyś, a teraz, nie wiem, jakiś tam ma 666, ale już nie pamiętam numer. Coś tam miał Michał Zaleski. O, ta jego mama to umarła, on jest sierotą, także chyba liczy na to, że... Nie! Ja nie jestem z rodziny, ale po prostu miał ten telefon kiedyś, no i po prostu używał.
No nie, właśnie, że nie. Dlaczego? Dlatego, że on taki po prostu narobił sobie długów i komuś, także no nie wiem. Ale jak chce pan, jak bardzo pan chce. Aha, no dobrze, dobrze. Ale jeżeli pan chce, to niech pan zapisze 666 732 332 i jeszcze jeden telefon, co mam, to tego on już nie ma, dobrze. 726 220 646. No to te dwa mogą być właśnie aktualne. Ten pierwszy to na... Ten 666 to jest tak na pewno aktualny. A dziękuję wzajemnie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Także proszę Państwa, ponieważ... Taka przerwa była, widzicie Państwo, jaka głupia przerwa. Kolejna przerwa w naszym radiu TOK FM, Euro Conchita, Barbie, Baby Langston.